Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Na początek chciałabym bardzo Wam wszystkim podziękować za przyjęcie nowej serii w bardzo miły sposób. Jak dałam ten filmik, widziałam, że on tak troszkę chaotycznie wygląda. Tak trudno jest poruszyć jakiś temat i po prostu gadać o nim bez przygotowania, bo jak wiecie, nigdy się nie przygotowuję. Po prostu włączam i jadę z koksem. Mam nadzieję, że kolejne filmiki również Wam się spodobają. Powiem Wam, że jest strasznie zimno. Co prawda jest już po 11, a my dalej jesteśmy w piżamach. Właśnie wstawiłam wodę, żeby umyć sobie głowę. Zrobię sobie makijaż i lecimy do Lidla na zakupy i do banku, muszę wpłacić pieniądze, bo przez weekend tam zejdą opłaty, a będzie zamknięty, także no, po prostu jadę do banku. Wypiję kawkę, teraz obejrzę jakiś filmik, umyję głowę, pomaluję się, bo dzisiaj jest zimno na dworzu, więc makijaż mi się nie rozpuści. Jakieś ciepło, nie lubię się malować. Na obiad dzisiaj nie robię nic, z tego względu, że jak zapytam Russella, co by miał ochotę zjeść na obiad, powiedział, że pizzę z Lidla, więc dla mnie bomba. Kupię misiowi chociaż jedno piwko, bo jeszcze jedno ma na dzisiejszy meczyk. Tak, oglądamy, kibicujemy Polakom, oczywiście Polakom. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, zawsze kibicuję polskiej drużynie. No, życzę Wam miłego oglądania za dnia, w nocy lub o poranku. Do później, do następnego łączenia, jak już będę wyszykowana troszkę.
Przeprosiłam swoje stare dżinsy, ubrałam w ostatnio ulubiony sweterek, który jest prany, suszony i nakładany i tak w kółko. Wiecie, że ja mam taką manię, że jak mi się coś spodoba, to potrafię nosić to tydzień, dwa, miesiąc, dzień po dniu. Oczywiście zaraz po wyschnięciu, nie myślcie sobie, że codziennie chodzę w tym samym. Aczkolwiek potrafię nosić 3 dni sweter albo 3 dni spodnie. Tylko, że ja wracając do domu przebieram się w dresy, leginsy, t-shirt, coś wygodnego po prostu. Czasami zdarza mi się chodzić w piżamie i w szlafroku, ale nie. Jeżeli wychodzę już i jestem ubrana i wracając do domu, nie przebieram się w szlafrok i piżamę. Tego akurat nie robię. No dobra. Lecę z małą niedobrotą moją kochaną, najdroższą. Lecę sobie na zakupy i do banku. Także małe zakupy. Oczywiście pokażę Wam, co kupiłam. Może coś ciekawego. Do zobaczenia później. Po prostu buźka. Wróciłam. Po pierwsze miałam jeszcze jechać do Farfuda i źle skręciłam. Mówię, dupa. To znak, żeby nie jechać i nie wydawać zbyt dużo pieniędzy. Śmieję się oczywiście, bo i tak będę musiała do tego sklepu pojechać, bo skończyły mi się mięsa mrożone. Los chciał, że zapuszczałam paznokcie, żeby nagrać filmik o moich lakierach do paznokci. No i co? Nie chcę się sfokusować. Tak czy inaczej, do samej płytki. Bolało jak cholera. No trudno. Odrośnie, nie? Jak to się mówi. To żadna tragedia, tylko tak po prostu wspomniałam. Ja nie jestem z tych kobiet, co mówią, o mój paznokcie biedne, złamały się i tak dalej. Ale jeżeli dla kogoś jest to jakiś tam ból taki, wiecie, to okej. Okay. Chlebek, nie to, że taki tanie, to jeszcze przeceniony na tosty, nie? Ogólnie chleb. Drugi kupiłam. Mały naciągacz naciągnął. Uciekaj, niedobry jesteś. Uciekaj. Na broju. Zjadł kanapkę, która była. Uciekaj, powiedziałam. Poszedł. Która była na stole. Pies głodny nie chodzi, tylko on uwielbia słodyczy. A przecież psy nie mogą mieć słodyczy, a szczególnie czekolady. A on za czekoladą to, o właśnie, bez pytania weźmie i zje. Pringlesy, razy dwa, raz już swoje wziął. Uciekaj, nie lubię cię. Niedobry jesteś pies i pani cię nie lubi. I patrzcie, jakie oczy ma. Jak wiesz, że źle zrobię. Skrucha. Niedobry pies. Nie patrz się na mnie. Widzicie, jaki mądry? Mądry, ale no muszę go okrzyczeć, no. Coś mi się tam wylewa. Nie, to jakaś woda, nie wiem. Cebula, puszeczki dla tego. Zobaczcie, jaki piękny bekon. Normalnie same mięcho, zero tłuszczu. Potrzebuję do pierogów. Jutro będą pierogi, tak? Właśnie, jutro w piątek, piąteczek, piątunio będą pierogi. Z tego względu, że już nam się przyjadła ryba. Ostatnio non-stop jedliśmy i dajemy sobie spokój. A że misiek jutro jedzie w trasę, więc będzie lepiej. Więc będzie lepiej. Co? Skup się! No, zrobić mu takie jedzenie. Zapłaciłam 20 funtów i 65 pensów. Także fajna cena. A kupiłam włoską tutaj pomidory z bazylią. Też na przecenie, także zrobię niedługo coś. Może dzisiaj wieczorem. Nie, dzisiaj nie, bo dzisiaj my. Pomidory również. Jogurcik na przecenie. Super ekstra. Do dzisiaj. Także będziemy jeść dzisiaj jogurty. Neo! Rożki. Podrubatych. Ciasteczek. I pizza Russell chciał, także tu dwie i tu dwie, sześć. Mam nadzieję, że się najemy. Ulotka. Jedno piwko, bo jedno misiek ma, a ja muszę oszczędzać do wypłaty, bo trochę i ziemniaki przygalopowałam i żeby nie brakło,
na przyszły tydzień, na podstawowe rzeczy. Także trzeba, wiecie. Zobaczmy, co tutaj będzie. Fajne leggingsy. Co 4 funty. Bardzo fajne. No. Leggingsy jak leggingsy, ale jakoś mnie urzekły. Takie. O, dla dzieci. Akurat z Russella ulubioną bajką. Fajna pościel, tylko dyszkę. Bardzo fajne. O, przybory szkolne się zaczynają. Fajnie. Jakieś patelnie, garnki, patelnia z pokrywką, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Za 3 funty, ale ja bym chciała z tym, z pokrywką. Wiecie, że ja nie mam w ogóle pokrywki na właśnie takie żaroodporne naczynia i muszę folią zawijać. Muszę sobie kupić któregoś razu. A to ciastka. Myślałam, że to są chrupeczki. O, świeczunie, jakieś tam duperelki takie. O, co tutaj ciekawe. O, jakiś SMS. Śmieję się, SMS. Ciastka macaron style, herbata. O, Marokan, a co ja powiedziałam? Makaron? Dobra, jestem najlepsza. Oczywiście żartuję, bo zaraz tutaj będziecie. O, jakieś piklowane rzeczy. Ja lubię takie, wiecie, próbować różnych wynalazków. Tu jakieś. Nie, no fajne rzeczy będą. A co będzie? Znowu będą bakłażany, będzie seler naciowy. Wszystko będę chciała. Wszystko. I to będzie od 7. Od 7, kochani. Super. Dobra, to by było na tyle. Ja już się przebieram, także już wskakuję w stare ciuchy. I do garów. Tam sobie kuchnię i tak mi się przypomniało, że wczoraj zrobiłam salceson. Tak, właśnie, dobrze słyszycie. Salceson, ale salceson na słodko, czyli takie oto ciasto. Znaczy nie ciasto, tylko sernik na zimno, czy coś w tym stylu. Słuchajcie, zobaczcie, jak to fajnie wygląda po przekrojeniu. Oczywiście już połowa została. Śmietanka, pychotka. To jest galaretka w całości. Pyszne, pychotka. Kochani moi, mili i drodzy. Będzie filmik, ale będzie filmik gdzieś około miesiąca. Jak go zrobić? Miesiąca później. Jak go zrobić? Z tego względu, że nie będę robiła co tydzień tego samego, tak? A dałam zdjęcie na Instagrama i dziewczyny. No. Jedna dziewczyna się zapytała, o tak powiem. Ja mówię, stwierdzam, że po prostu go nagram, jak to zrobić. Będzie fajny filmik, a naprawdę fajna, fajna alternatywa na deser, bo to jest deser. Słodkości, my kochamy słodkości i zawsze muszę mieć coś słodkiego. Taka już jestem. Dobra, dalej idę sprzątać. Mam całą tonę prasowania. Także również dzisiaj troszkę poprasuję. Nie całość, dlatego że dzisiaj jest meczyk, a ja jestem zagorzałą fanką polskiej piłki, jeżeli chodzi o jakieś tam mistrzostwa. Bo tak ogólnie to piłki nie za bardzo lubię. Chociaż powiem wam, że się wciągnęłam. Fajnie razem sobie siedzimy z Miśkiem, kibicujemy, jest miło i sympatycznie, także już dzisiaj mały ma zastrzeżone, że oglądamy mecz, że w tej godzinie nie będziemy się z nim bawić ani nic zrobić, także no. Nadrabiam jakieś filmiki wasze, bo wiecie, jak nie mam czasu nawet na nagrywki swoich filmików, to tym bardziej nie mam czasu na oglądanie, więc każda chwila, kiedy sprzątam, piorę, gotuję, znaczy pralka pierze, ale wykonuję domowe porządki, to laptop towarzyszy mi i w tle zawsze słucham. Oczywiście wtedy sprzątanie idzie znacznie dłużej, bo co chwila zerkam, żeby coś zobaczyć, jeżeli ktoś coś pokazuje, wiecie, o co chodzi. Także jakbym na przykład posprzątała kuchnię w pół godziny albo w godzinę, tak porządnie,
to tak po łebkach pół godziny nie moje. No, bo dzisiaj tak tylko po łebkach sprzątam kuchnię, czyli z wierzchu. Jutro mam zamiar wymyć te, jak to się nazywa, podstawki, kafelki, piekarnik. Także jutro mam typowy dzień sprzątania. Także vlogu na pewno nie będzie, bo nie będę miała po prostu czasu na to. Jutro również Micik jedzie w trasę, co już jest wiadome, więc będę musiała przygotować wcześniej jedzonko. No i tak, no i na tyle. Lecę dalej do obowiązków, a z Wami połączę się później. Słuchajcie, macie tak, że próbujecie ogarnąć jedną rzecz, a robicie bałagan w tysiącach innych miejsc. Słuchajcie, dzisiaj mam pełną energię. Trenos, zobaczcie jaka różnica. Nieważne jak się wygląda. Patrzcie, tu sortuję dokumenty. Tam prasowanie, tu wieszaki, tam jakieś rasela zabawki, tam deska, tam cały stos prania. Deska mi się majta, więc podstawiłam sobie książki. Oglądam filmiki, tam wyciągnęłam siatki, bo będę sortowała rzeczy, które się nie nadają do chodzenia, na przykład już mi się znudziły cokolwiek, whatever. I tak właśnie to wygląda. Mam dzisiaj w planie dużo posprzątać, wykorzystać to, że mam energię, bo nie zawsze tą energię mam, nie zawsze mam ochotę na takie porządki. Wiadomo, w domu trzeba sprzątać codziennie, ale takie głębsze porządki lubię wykonywać właśnie jak czuję się dobrze, kiedy mam na to ochotę, a nie jest to nie mogę się wysłowić. Dobra, nieważne, nie powiem tego słowa, nie będę tu błaźnić. Dzieci poszły sobie do mojej mamy, także mam chwilę wytchnienia, ciszy i spokoju. Filmiki lecą w tle, ja dalej sprzątam. Mam dzisiaj ochotę jeszcze poświęcić czas na wysprzątanie łazienki na tip-top. To jest małe pomieszczenie, także szybciutko posprzątam i aby do godziny 8 do meczu. Dobrze mówię? Chyba o 8. Nieważne. Nie robię dzisiaj obiadu, Misiek przyjdzie, będzie robił pizzę, bo od wstawiania pizzy jest on w tym domu. Zawsze jak jest pizza, to Misiu właśnie robi. Na tą z Lidla jeszcze tam dodatki typu pomidor, bazylia, takie różne wynalazki, przyprawy. On jest w tym specem i naprawdę robi świetne dodatki. Także jak będę robiła pizzę sama, to też go poproszę, żeby on zrobił, bo jest w tym po prostu dobry. Lepszy ode mnie. I tyle. Także popijam sobie kawusię, oglądam i w tym samym czasie sortuję, prasuję, komentuję, wszystko na raz. Także fajnie, że mam dobry humor, fajnie, że mam energię, głowa boli troszkę, wypiję kawkę, wezmę tabletkę, przejdzie. Dobra, lecę. Do zobaczenia. Później jeszcze się z Wami dzisiaj na pewno połączę. Nie wiem, czy przy obiedzie, bo pokazywać pizzę mrożoną, no to słuchajcie, ale tak, to jest mój obiad. Jem to i jeść będę. Czy komuś się to podoba, czy nie? A na pewno się dużo osobom nie podoba. Też wolałabym swoją własną, ale wiecie co? Powiem Wam tak, że mi spód do ciasta, do pizzy nie wychodzi. I taka jest prawda. Jeżeli macie jakiś fajny przepis, łatwy, prosty, oczywiście bez drożdży zwykłych, tylko na przykład suszonymi, dajcie mi, bo ja po prostu nie potrafię tego zrobić. I tyle. To, że nagrywam filmiki jakieś tam kulinarne, to nie znaczy, że się na tym znam i też potrzebuję niekiedy pomocy, tak samo przy ciastach czy jakichś deserach, bo człowiek całe życie się uczy i fajnie się uczyć czegoś nowego i fajnie jest też się przyznać do tego, że się czegoś nie potrafi, bo nikt nie jest geniuszem na wszystkich dziedzinach. Można być geniuszem z jakiejś jednej dziedziny, dwóch, pięciu, ale nie ze wszystkiego, prawda? Znowu się zakręciłam. Widzicie, już wypiłam drugą kawę i gadam jak jakaś naśpana, czy coś w tym rodzaju. Dobra.
Lecę sprzątać, koniec odpoczynku, nie ma tak dobrze, do roboty. Dobra, kochani, ja już kończę dzisiejsze sprzątanie, łazienkę posprzątam jutro, to jeszcze trochę mi prasowania zostało, ale to już na inny dzień, bo skończyła mi się woda do żelazka, a ja bez wody nie prasuję. Słuchajcie, jak możecie zauważyć, dostałam takich pełno małych kropeczek na twarzy, takich krostek fe. I wydaje mi się, że to jest od kremu, który zaczęłam używać z Avonu, ale muszę sprawdzić jeszcze parę dni, bo tylko to używałam z nowych rzeczy i właśnie, jak widzicie, no widać to i one mnie tak nawet lekko swędzą. Zobaczymy, czy to. Ja już mam żarełko, już stuningowana pizza z super dodatkami, pachnie jeszcze gorąca prosto z pieca, także tak wygląda nasz dzisiejszy obiad. Nie ma to jak podane przez kogoś innego niż zrobione przeze mnie, wtedy inaczej smakuje i jest naprawdę lepsze, nawet jeżeli to jest kupne. Tak, ale podane z miłością. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Zapraszam Was do innych filmików i na pewno do kolejnego jutrzejszego. Ściskam Was, całuję. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa.